Więc mam opisać możliwie suche fakty, jak tego chcą moi koledzy. Mówiono, im bardziej pan się będzie trzymał samych faktów, podając je bez komentarzy, tym będzie to wartościowsze. Spróbuję więc. Lecz człowiek przecież nie był z drewna, już nie mówię z kamienia, chociaż wydawało się, że i kamień nieraz musiałby się spocić. Czasami więc wśród podawanych faktów będę jednak wstawiał myśl wyrażającą to, co się czuło. Nie wiem, czy koniecznie ma to obniżać wartość napisanego. Nie było się z kamienia. Często mu zazdrościłem. Miało się jeszcze ciągle, bijące czasem w gardle serce, kołaczącą gdzieś chyba w głowie myśl. Czasami łapałem ją z trudem. O nich, dorzucając od czasu do czasu parę odczuć, sądzę, że dopiero odda się obraz prawdziwy. Dnia 19 września 1940 roku. Druga łapanka w Warszawie. Jeszcze żyje kilku ludzi, którzy widzieli, jak o godzinie 6 rano szedłem sam i na rogu Alei Wojska i Felińskiego stanąłem w piątki, ustawiane przez SS-manów złapanych mężczyzn. Potem załadowano nas na placu Wilsona do aut ciężarowych i wywieziono do koszar szwoleżerów. Po spisaniu danych personalnych w zorganizowanym tam prowizorycznym biurze i odebraniu ostrych przedmiotów pod groźbą zastrzelenia, jeśli się potem u kogoś bodaj żyletka znajdzie, wprowadzono nas na ujeżdżalnie, gdzie pozostawaliśmy przez 19 i 20 września. W ciągu tych paru dni niektórzy zdążyli już zapoznać się z pałką gumową, spadającą na ich głowy. Mieściło się to jednak w ramach możliwych do przyjęcia dla ludzi przyzwyczajonych do tego rodzaju sposobów utrzymywania ładu przez stróżów porządku. W tym czasie niektóre rodziny wykupywały swych najbliższych płacąc ogromne sumy esesmanom. W nocy spaliśmy wszyscy pokotem na ziemi. Ujeżdżalnie oświetlał ogromny reflektor stojący przy wejściu. Po czterech stronach umieszczeni byli esesmani z bronią maszynową było nas tysiąc osiemset kilkudziesięciu. Mnie osobiście najbardziej denerwowała bierność masy Polaków. Wszyscy złapani nasiąkli już jakąś psychozą tłumu, która wtedy wyrażała się w tym, że cały ten tłum upodobnił się do stada baranów. Nęciła mnie myśl prosta. Wzburzyć umysły. Poderwać do czynu tę masę. Współtowarzyszowi memu Sławkowi Szpakowskiemu Wiem, że żył do czasu powstania w Warszawie. Proponowałem nawet wspólną akcję w nocy: opanowanie tłumu, napad na posterunki, przy czym miałem, przechodząc do ubikacji, zawadzić o reflektor i zniszczyć go. Lecz ja przecież w innym celu znalazłem się w tym środowisku, a to byłoby pójściem na rzecz znacznie mniejszą. On w ogóle uważał to za pomysł z dziedziny fantazji. 21 września rano. Wsadzono nas do aut ciężarowych i w towarzystwie eskortujących motocykli z bronią maszynową odwieziono na dworzec zachodni i załadowano do wagonów towarowych. W wagonach tych przedtem widocznie musieli wieść wapno, gdyż cała podłoga była nim wysypana. Wagony zamknięto. Wieziono dzień cały. Pić ani jeść nie dali. Zresztą jeść nikt nie chciał mieliśmy wydany dnia poprzedniego chleb, którego wtedy ani jeść ani cenić nie umieliśmy chciało się nam tylko bardzo pić wapno pod wpływem wstrząsów rozdrabniało się w pył unosiło się w powietrzu, drażniło w nozdrza i gardło pić nie dali przez szczeliny desek, którymi zabite były okna widzieliśmy, że wiozą nas gdzieś na częstochowe około dziesiątej wieczór godzina dwudziesta druga Pociąg się zatrzymał w jakimś miejscu i dalej już nie jechał. Słychać było krzyki, wrzask, otwieranie wagonów, ujadanie psów. To miejsce we wspomnieniach moich nazwałbym momentem, w którym kończyłem ze wszystkim, co było dotychczas na ziemi i zacząłem coś, co było chyba gdzieś poza nią. Nie jest to silenie się na jakieś dziwne słowa, określenia, przeciwnie. Uważam, że na żadne słówko ładnie brzmiące, a nieistotne wysilać się nie potrzebuje. Tak było. W głowy nasze uderzały nie tylko kolby SS-manów, Uderzało coś więcej. Brutalnie kopnięto we wszystkie nasze pojęcia, do których myśmy się na ziemi przyzwyczaili. Do jakiegoś porządku rzeczy, prawa. To wszystko wzięło w łeb. Usiłowano uderzyć możliwie radykalnie. Załamać nas psychicznie jak najszybciej. Zgiełk i jazgod głosów zbliżał się stopniowo. Nareszcie gwałtownie otwarto drzwi naszego wagonu. Oślepiły nas reflektory skierowane we wnętrze. Raus, Raus, Raus! Padały wrzaski, a kolby Esesmanów spadały na ramiona, plecy i głowy kolegów. Należało szybko znaleźć się na zewnątrz. Skoczyłem i wyjątkowo nie dostałem kolbą. Stając w piątki, trafiłem w środek kolumny. Zgraja Esesmanów biła, kopała i robiła niesamowity wrzask. Co wiem? Na stojących na skrzydłach piątek rzucały się psy, szczute przez żołdaków. Oślepieni reflektorami, pchani, bici, kopani, szczuci psami, raptownie znaleźliśmy się w warunkach, w jakich wątpię, by ktoś z nas był kiedykolwiek. Słabsi byli oszołomieni do tego stopnia, że naprawdę tworzyli bezmyślną grupę. Pędzono nas przed siebie ku większej ilości skupionych świateł w drodze kazano jednemu z nas biec do słupa w bok od drogi i zaraz w ślad za nim puszczono serię SPM. PMA zabito wyciągnięto z szeregu dziesięciu przygodnych kolegów i zastrzelono w marszu z pistoletów w ramach odpowiedzialności solidarnej za ucieczkę, którą zaaranżowali sami sesmani. wszystkich jedenastu ciągnięto na rzemieniach uwiązanych do jednej nogi drażniono psy z krwawionymi trupami i szczuto je na nich wszystko to robiono przy akompaniamencie śmiechu i kpin. Zbliżaliśmy się do bramy umieszczonej w ogrodzeniu z drutów, na której widniał napis Arbeit macht frei. Później dopiero nauczyliśmy się go dobrze rozumieć. Za ogrodzeniem rzędami ustawione były murowane budynki, wśród których widniał rozległy plac. Stojąc wśród szpaleru SS-manów przed samą bramą, doznaliśmy na moment większego spokoju. Odpędzono psy kazano nam wyrównać piątki tutaj liczono nas skrupulatnie na końcu doliczając ciągnione trupy wysoki wtedy jeszcze pojedynczy płot z drutu kolczastego i brama pełna esesmanów nasunęły mi mimowolnie czytany kiedyś aforyzm chiński wchodząc pomyśl o odwrocie a wychodzić będziesz cało uśmiech ironiczny zrodził się gdzieś we mnie i przygasł na co to tutaj się przyda? Za drutami na wielkim placu uderzył nas inny widok. W nieco fantastycznym, pełzającym po nas ze wszystkich stron świetle reflektorów, widoczni byli jacyś niby ludzie. Z zachowania podobni raczej do dzikich zwierząt bezwzględnie obrażam tu zwierzęta nie ma jeszcze w naszym języku określenia na takie stwory. W dziwnych ubraniach, w pasy, jakie się widziało w filmach o Sing Sing, z orderami na kolorowych wstążkach, tak mi się wtedy w migającym świetle wydawało, z drągami w ręku rzucili się z dzikim uśmiechem na pojedynczych naszych kolegów, bijąc ich po głowach, kopiąc leżących już na ziemi w nerki i w inne czułe miejsca, wskakując butami na piersi, brzuch, zadawali śmierć z niesamowitym jakimś entuzjazmem. Ach, więc zamknęli nas w zakładzie dla obłąkanych, przemknęła mi myśl. Co za podłość, rozumowałem jeszcze kategoriami Ziemi. Ludzie z łapanki, a więc nawet w pojęciu Niemców, nie obciążeni żadną winą wobec Trzeciej Rzeszy. W głowie zabłysły mi słowa Janka W. wyrzeczone do mnie po pierwszej łapance sierpień w Warszawie. Odwidzisz, nie skorzystałeś z tak dobrej okazji. Ludziom złapanym na ulicy nie zarzucają żadnej sprawy politycznej. W ten sposób najbezpieczniej można się dostać do obozu. Jakże naiwnie, chętam w Warszawie podchodziliśmy do sprawy Polaków wywożonych do obozów. Tu nie potrzeba było mieć żadnej sprawy politycznej, żeby zginąć. Zabijano pierwszego lepszego z brzegu. Zaczynało się od pytania rzuconego przez pasiastego człeka z drągiem. Was bist du von civil? Odpowiedź ksiądz, sędzia, adwokat wówczas powodowała bicie i śmierć. Przede mną w piątce stał jakiś kolega, który na to pytanie, rzucone mu z równoczesnym ujęciem go garścią za ubranie pod gardłem, odpowiedział – Richter. Fatalny pomysł. Po chwili był na ziemi, bity i kopany. Więc wykańczano specjalnie inteligencję – po tym spostrzeżeniu zmieniłem nieco zdanie to nie obłąkańcy to jakieś potworne narzędzie do wymordowania Polaków rozpoczynające swe dzieło od inteligencji pić chciało się okropnie przywieziono właśnie kotły z jakimś napojem ci sami zabijający nas obnosili kubki z napojem wśród szeregów pytając was bist du von cywil dostawaliśmy upragniony bo mokry napój wymieniając jakiś zawód robotnika czy rzemieślnika. A ci niby ludzie, bijąc nas i kopiąc, wykrzykiwali – „He is koncentracjony Lager Auschwitz, mein lieber Mann. Pytaliśmy siebie nawzajem, co by to miało znaczyć. Niektórzy wiedzieli, że to Oświęcim. Lecz dla nas była to tylko nazwa jednego z polskich miasteczek. Potworna opinia o tym obozie nie zdążyła jeszcze przeniknąć do Warszawy. Nie była też znana w świecie. Nieco później dopiero jedno to słowo mroziło krew w żyłach ludziom na wolności. Spędzało sen z powiek więźniom Pawiaka, Montelupich, Wiśnicza, Lublina. Jeden z kolegów objaśnił nas, że jesteśmy w koszarach 5 DAK, tuż koło miasteczka Oświęcim. Dowiedzieliśmy się, że stanowimy cugang bandytów polskich, którzy rzucali się na spokojną ludność niemiecką, a których za to spotyka tu odpowiednia kara. Cugangiem nazywano wszystko, co do obozu przyszło. Każdy nowy transport. Tymczasem sprawdzano obecność, wykrzykując nazwiska podane przez nas w Warszawie, na które trzeba było szybko i głośno odpowiedzieć HIA. Przy tym było wiele powodów do szykan i bicia. Po sprawdzeniu setkami odsyłano nas do szumnie zwanej Kąpieli. Tak przyjmowano transporty ludzi łapanych na ulicach Warszawy. Niby to na pracę do Niemiec, tak przyjmowano każdy transport w pierwszych miesiącach po założeniu obozu w Oświęcimiu. 14 czerwca 1940 roku. Z ciemności gdzieś z góry, z nad kuchni, odezwał się Kat Seidler. Niech nikt z was nie sądzi, że kiedykolwiek wyjdzie stąd żywy. Porcja jest tak obliczona, że żyć tu będziecie sześć tygodni. Kto będzie żył dłużej, znaczy, że kradnie. Kto kradnie? Znajdzie się w SK, gdzie żyje się krótko, co przetłumaczył na polski Władysław Baworowski, tłumacz obozowy. Chodziło o jak najszybsze załamanie psychiczne. W przywiezione na plac taczki i rolwagę złożyliśmy cały chleb, jaki posiadaliśmy. Nikt wtedy go nie żałował, nikt nie myślał o jedzeniu. Jakże często potem na samo wspomnienie tego momentu ślinka ciekła i diabli brali. Kilka taczek i rolwaga pełne chleba. Jaka szkoda, że nie można się było najeść na zapas. Razem z setką innych znalazłem się wreszcie przed łaźnią. Baderaum, blok 18, numeracja stara. Tu oddaliśmy wszystko do worków, do których przywiązano odpowiednie numery. Tu ostrzyżono nam włosy na głowie i ciele. Skropiono trochę prawie zimną wodą. Tu wybito mi pierwsze dwa zęby za to, że numer ewidencyjny napisany na tabliczce niosłem w ręku, a nie w zębach, jak właśnie w tym dniu chciał tego łazienny, Badermeister. Dostałem w szczękę ciężkim drągiem, wyplułem dwa zęby, pociekła krew. Od tej chwili staliśmy się tylko numerami. Urzędowa nazwa brzmiała Schutzhaftling. Ja miałem numer 4859. Dwie trzynastki z środkowych i skrajnych cyfr utwierdzały kolegów w przekonaniu, że zginę. Mnie cieszyły. Dano nam ubranie w biało-niebieskie pasy, drelichy, takie same jak te, co nas tak bardzo raziły w nocy. Był już ranek, 22 września 1940 roku. Teraz wiele się wyjaśniło. Niby ludzie mieli na lewym ramieniu żółte opaski z czarnym napisem kapo. I zamiast barwnych wstążek z medalami, jak mi się w nocy wydawało, mieli na piersi z lewej strony kolorowy trójkąt, winkiel, pod nim jak pod wstążką mały czarny numer na białej ładce. Winkle były w pięciu kolorach. Przestępcy polityczni nosili czerwony, kryminaliści zielony, gardzący pracą w trzeciej rzeszy czarny, badacze pisma świętego fioletowy, a homoseksualiści różowy. Polacy złapani na ulicy w Warszawie na roboty do Niemiec, dostali jakoby winkle czerwone, jako przestępcy polityczni. Przyznam się, że ze wszystkich innych kolorów ten odpowiadał mi najbardziej. Przebranych w drelichy, pasiaki, bez czapek i skarpetek, skarpetki dostałem ósmego, a czapkę piętnastego grudnia, w spadających z nóg drewniakach, wyprowadzono nas na plac zwany Apelowym i podzielono na połowę. Jedni poszli na blok dziesiąty, drudzy my na blok siedemnasty, na piętro. Tak na parterze, jak i na piętrze poszczególnych bloków umieszczeni byli więźniowie, Hatlinge. Mieli oni odrębną gospodarkę i obsadę administracyjną, tworząc samodzielny blok. Dla odróżnienia, wszystkie bloki na piętrze miały do numeru dodaną literkę A. Oddano więc nas na blok 17a, w ręce blokowego Aloiza, zwanego później krwawym Aloizem. Był to niemiec komunista z czerwonym winklem, zwyrodnialec, siedzący w obozach około sześciu lat. Bił, katował, znęcał się, uśmiercając codziennie kilka osób. Lubował się w porządku i dyscyplinie wojskowej. Wyrównywał szeregi bijąc drągiem. Nasz blok, ustawiony na placu w dziesięciu rzędach, równany przez przebiegającego między szeregami z wielkim drągiem Aloiza, mógł być w przyszłości wzorem wyrównywania. Teraz rano przebiegał pomiędzy szeregami po raz pierwszy. Tworzył z nas, cugangów, nowy blok, szukał wśród nieznajomych ludzi, nadających się do utrzymywania porządku na bloku. Los chciał, że wybrał mnie, wybrał Karola Świętorzeckiego, oficer rezerwy 13 pułku ułanów, Witolda Różyckiego, nie Różycki o smutnej opinii, ten był porządny chłop z ulicy Władysława z Warszawy i paru innych. Szybko wprowadził nas na blok, na piętro kazał ustawić się szeregiem pod ścianą, zrobić w tył zwrot i nachylić się. Wlał drągiem z całej siły każdemu po pięć uderzeń, w miejsce na ten cel podobno przeznaczone. Trzeba było mocno zęby zacisnąć, by się nie wydarł jęk. Egzamin wypadł, zdaje mi się, dobrze żebyście wiedzieli, jak to smakuje i żebyście w ten sposób kijem machali, dbając o czystość i porządek na bloku. Tak stałem się sztubowym. Sztubendajst. Lecz nie na długo. Chociaż na bloku utrzymywaliśmy wzorowy porządek i czystość, Aloizowi nie odpowiadały metody, jakimi usiłowaliśmy to osiągnąć. Uprzedzał nas parokrotnie sam i przez Kazika, zaufany Aloiza, a gdy nic nie pomogło, wściekł się i wyrzucił kilku z nas na obóz na trzy dni, mówiąc: żebyście spróbowali, jak smakuje praca w obozie i ocenili lepiej dach i spokój, jaki macie na bloku. Widziałem, że codziennie wraca z pracy mniej ludzi. Wiedziałem, że wykańczano ich przy tej lub innej robocie, lecz teraz dopiero na własnej skórze miałem się przekonać, jak wyglądał dzień pracy zwykłego więźnia w obozie. A pracować musieli wszyscy. Na bloku mogli zostać tylko sztubowi. Spaliśmy wszyscy pokotem na podłodze na rozesłanych siennikach. Łóżek w pierwszym okresie nie mieliśmy wcale. Dzień dla wszystkich zaczynał się gongiem latem o czwartej w zimie o trzeciej dwadzieścia. Na dźwięk ten, który odzywał się nieubłaganym nakazem, zrywało się na nogi. Szybko składało się koc, wyrównując dokładnie brzegi. Siennik zanosiło się w jeden koniec sali, gdzie go chwytali siennikowi, celem ułożenia w budowaną pryzmę. Koc przy wyjściu z sali oddawało się kocowemu. Ubierać kończyło się już na korytarzu. Wszystko biegu, w pośpiechu, bo i krwawy alois z okrzykiem! Fenster auf! Wpadał z kijem do sali, no i trzeba było się spieszyć, by zająć kolejkę w długim szeregu przed ubikacją. W pierwszym okresie nie mieliśmy ubikacji na blokach. Biegło się rano do kilku latryn, gdzie ustawiało się w ogonku czasami dwustu ludzi. Miejsc było mało. Wewnątrz stał kapo z drągiem i liczył do pięciu. Kto się opóźniał ze wstaniem, tego walił drągiem po głowie. Nie jeden z więźniów wpadał do dołu. Z latryn pędziło się pod pompy, których było parę na placu, łaźni nie było w pierwszym okresie na blokach. Pod pompami kilka tysięcy ludzi musiało się umyć. Ma się rozumieć, było to niemożliwe. Przebijało się siłą do pompy, łapało trochę wody w menaszka. Nogi jednak na wieczór musiały być czyste. Blokowi robiąc obchód sali wieczorem, gdyż tubowy składał raport ze stanu ilości leżących na siennikach więźniów, sprawdzał czystość nóg, które musiały być wystawione spod koców w górę tak, by widoczna była podeszwa. Jeśli noga była niedostatecznie czysta lub za takową blokowy, chciał ją uważać, bito delikwenta na stołku. Otrzymywał od 10 do 20 razów kijem. Był to jeden ze sposobów wykańczania nas, uskuteczniany pod płaszczykiem higieny. Tak jak i wykańczaniem było niszczenie organizmu w latrynach przez czynności w tempie i na rozkaz, jak szarpiący nerwy Rwetes przy pompach, jak też wieczny pośpiech i lauf stosowany wszędzie w pierwszym okresie lagru. Od pompy biegli wszyscy na bok po tak zwaną kawę lub herbatę. Ciecz wprawdzie gorąca, przynoszona w kotłach na salę, lecz napoje te imitowała nieudolnie. Cukru zwykły, szary więzień nie widział wcale. Zauważyłem, że niektórzy z kolegów siedzący tu od paru miesięcy mają obrzęknięte twarze i nogi. Pytani przeze mnie medycy oświadczyli, że powodem tego jest nadmiar płynów nawalają nerki lub serce. Ogromny wysiłek organizmu przy pracy fizycznej i przy jednoczesnym spożywaniu prawie wszystkiego w płynach. Kawa, herbata, awo i zupa. Postanowiłem wyrzec się płynów nieprzynoszących korzyści. Pozostać jedynie przy awo i zupach. W ogóle należało panować nad zachciankami. Niektórzy ze względu na zimno nie chcieli zrezygnować z gorących płynów. Gorzej jeszcze było spaleniem, gdyż w pierwszym okresie pobytu w obozie więzień nie miał pieniędzy. Bo nie tak od razu pozwolono mu napisać list. Na to czekał długo, a zanim nadeszła odpowiedź, upływało około trzech miesięcy. Kto nie mógł się opanować i zamieniał chleb na papierosy, ten już kopał sobie grób. Znałem takich wielu. Wszyscy się wykończyli. Grobów nie było. Wszystkie trupy spalano w nowo wybudowanym krematorium. Więc po gorącą lurę na bloku nie spieszyłem się inni przepychali się dając i tu powód do bicia ich i kopania jeśli więzień z obrzękniętymi nogami dorwał się do lepszej pracy i wyżywienia wracał do sił obrzęk mijał lecz na nogach tworzyły się ropiejące wrzody wydzielające cuchnącą ciecz a czasami flegmonę którą widziałem dopiero tu po raz pierwszy unikając płynów uchroniłem się od tego szczęśliwie jeszcze nie wszyscy zdążyli pobrać gorącej lury, a już sztubowy kijem opróżniał salę, która przed apelem musiała być sprzątnięta. W międzyczasie sienniki i koce były ułożone według mody, która panowała na tym bloku, a bloki konkurowały między sobą w układaniu tej naszej pościeli. Teraz jeszcze musiała być zmyta podłoga. Gong na apel poranny uderzał o godzinie 5.45. O godzinie szóstej stali wszyscy w wyrównanych szeregach. Każdy blok ustawiał się w dziesięć szeregów, co ułatwiało liczenie. Na apelu musieli być wszyscy. Jeśli zdarzały się wypadki, że kogoś brakowało, nie dlatego, że uciekł, ale na przykład jakiś nowicjusz naiwnie się schował lub wprost zaspał i apel się nie zgadzał ze stanem liczbowym lagru. Wtedy szukano, znajdowano, wyciągano na plac i prawie zawsze zabijano publicznie. Czasami nieobecnym był więzień, który gdzieś się powiesił na strychu lub właśnie w czasie apelu, szedł na druty. Wtedy rozlegały się strzały wartownika na wieżyczce i więzień padał przeszyty kulami. Na druty szli więźniowie przeważnie rano, przed nowym dniem męki. Przed nocą, będącą kilkugodzinną przerwą w udręczeniach, zdarzało się to rzadziej. Był oficjalny rozkaz zabraniający przeszkadzania kolegom w odbieraniu sobie życia. Złapany na takim przeszkadzaniu więzień szedł za karę do bunkra. Wszystkie władze wewnątrz szlagru rekrutowały się wyłącznie z więźniów. Początkowo Niemców, później zaczęli windować się na te stanowiska więźniowie innych narodowości. Blokowy, czerwona opaska z białym napisem, blokel testar na prawym ramieniu wykańczał więźnia na blokach rygorem i kijem. Był odpowiedzialny za blok, lecz nie miał nic wspólnego z pracą więźnia. Natomiast Kapo pracą i kijem wykańczał więźnia w komandzie i był odpowiedzialny za pracę danego komanda. Największą władzę w Lagrze był starszy obozu Lageraltester. Z początku byli tacy dwaj Bruno i Leo, więźniowie, dwaj Dranie, przed którymi trzęśli się wszyscy ze strachu mordujący na oczach wszystkich, czasem jednym uderzeniem kija lub pięści. Prawdziwe nazwisko pierwszego Bronisław Brodniewicz, drugiego Leon Wieczorek, dwóch ekspolaków na służbie niemieckiej. Ubrani inaczej niż wszyscy w długich butach, granatowych spodniach, kurtkach i beretach, na lewym ramieniu czarna opaska z białym napisem, stanowili ciemną parę, często chodzącą razem. Jednak wszystkie te władze wewnątrz obozu, rekrutujące się z ludzi za drutami, zamiatały proch przed każdym Esesmanem. Na jego pytanie odpowiadali dopiero po zdjęciu czapki stojąc na baczność. Jakże niczym był sam szary więzień. Władze z nad ludzi w mundurach żołnierskich Esesmani mieszkali na zewnątrz drutów w koszarach i miasteczku. Wracam do porządku dnia w obozie. Apel. Staliśmy wyrównani kijem w szeregu prostym, jak ściana. Zresztą tęskniłem do dobrze wyrównanych szeregów polskich od czasu wojny 1939 roku. Naprzeciw nas makabryczny obraz, stojące szeregi bloku numer 13, stara numeracja S.K. Strau w kompanii, które wyrównywał blokowy Ernst Krankenmann stosując radykalny środek wprost nożem. Do SK w tamtym okresie szli wszyscy Żydzi, księża i niektórzy Polacy za sprawy dowiedzione. Krankenman miał obowiązek wykańczać możliwie prędko przydzielanych mu prawie codziennie więźniów. Ten obowiązek odpowiadał charakterowi tego człowieka. Jeśli się ktoś nieopatrznie wysunął parę centymetrów w przód, to Krankenman wbijał mu noszony w prawym rękawie nóż. Ten zaś, kto przez zbytnią ostrożność cofnął się trochę za wiele, otrzymywał od przebiegającego szeregi kata cios nożem w nerki. Widok padającego człowieka, kopiącego nogami, czy wydającego jęki, rozwścieczał Krankenmana. Wskakiwał wtedy na jego klatkę piersiową, kopał w nerki, w narządy płciowe, wykańczał jak najprędzej. Nas ten widok przenikał prądem. Wtedy wśród stojących ramię przy ramieniu Polaków czuło się jedną myśl. Zjednoczeni byliśmy wszyscy wściekłością, chęcią odwetu. Czułem się teraz w środowisku doskonale nadającym się do rozpoczęcia pracy, i odkryłem w sobie namiastkę radości. Za chwilę przeraziłem się, czy jestem przy zdrowych zmysłach. Tu radość. To chyba nienormalne. A jednak poczułem radość. Przede wszystkim z tego powodu, że chcę zacząć pracę, a więc się nie załamałem. Był to moment zasadniczego zwrotu w mojej psychice. W chorobie nazywałoby się to kryzys minął szczęśliwie. Na razie jednak trzeba było z wielkim wysiłkiem walczyć o utrzymanie się przy życiu. Po apelu gong oznaczał formiran. Na to hasło wszyscy rzucali się do komand oddziałów pracy, które im się wydawały lepsze. Wtedy jeszcze był chaos z przydziałami, nie tak jak później, gdy każdy spokojnie szedł do komanda, gdzie był zapisany jako numer. Więźniowie biegali w najrozmaitszych kierunkach, krzyżując sobie nawzajem drogi, z czego korzystali kapowie, blokowi i esesmani, bijąc kijami, biegnących lub przewracających się, podstawiając nogi, popychając, kopiąc zawsze w najbardziej czułe miejsca. Za karę wyrzucony na obóz przez Aloiza, pracowałem przy taczkach, wożąc żwir. Po prostu nie wiedząc gdzie stanąć i nie mając upatrzonego komanda, stanąłem w jednej z piątek setki, którą wzięto do tej pracy. Pracowali tu przeważnie koledzy z Warszawy. Starsze od nas numery, to znaczy ci, co tu dłużej od nas siedzieli, ci, którzy uchronili się dotychczas, zajęli już jakieś wygodniejsze posady. Nas z Warszawy wykańczano masowo przy najrozmaitszych pracach. Czasami przy przewożeniu żwiru z jednej wyrytej jamy do zasypywanej drugiej i z powrotem. Ja znalazłem się wśród tych, co wozili żwir potrzebny przy wykańczaniu budowy krematorium. Krematorium budowaliśmy dla siebie. Rusztowanie wokół komina wznosiło się coraz wyżej. Z taczką napełnioną przez worarbeiterów, lizusów, nieubłaganych dla nas. Trzeba było szybko się posuwać i po deskach ułożonych dalej pchać taczkę biegiem. Co piętnaście, dwadzieścia kroków stał kapo z kijem i waląc przesuwających się więźniów krzyczał Laufschritt! Na górę taczkę pchało się wolno. Z pustą taczką Laufschritt obowiązywał na całej długości trasy. Tu konkurowały z sobą w walce o życie mięśnie, spryt i oczy. Trzeba było mieć dużo siły, aby pchać taczkę, trzeba było umieć utrzymać ją na desce, trzeba było widzieć i wybrać odpowiedni moment na wstrzymanie pracy, aby złapać oddech w zmęczone płuca. Tu właśnie widziałem, jak wielu z nas, inteligentów, nie daje sobie rady w ciężkich, bezwzględnych warunkach. Tak, wtedy przechodziliśmy twardą selekcję. Sport, gimnastyka, uprawiane kiedyś, oddały mi tu wielkie przysługi. Inteligent oglądający się bezradnie i szukający względów lub pomocy u kogoś, tak jakby prawie żądał jej z tego powodu, że był adwokatem lub inżynierem, spotykał się zawsze z twardym kijem. Tu jakiś mecenas z brzuszkiem lub ziemianin nieudolnie pchał taczkę, że spadła z deski w piach i nie mógł już jej z powrotem wydźwignąć. Tam znów bezradny profesor w okularach lub pan w starszym wieku inny żałosny widok przedstawiał. Wszyscy, którzy się do pracy nie nadawali lub nie mieli już sił biegać staczką byli bici, a przy upadku zabijani drągiem lub butem. W takich właśnie chwilach zabijania innego więźnia Człowiek jak prawdziwe zwierzę, stał parę minut, łapał oddech w szybko pracujące płuca, wyrównywał nieco tempo łopoczącego serca. Gąk na obiad, witany z radością przez wszystkich w obozie, rozlegał się wtedy o godzinie 11.20. Pomiędzy godziną 11.30 a 12.00 odbywał się apel popołudniowy, przeważnie dość szybko. Od godziny 12.00 do 13.00 był czas przewidziany na obiad obiedzie gong zwoływał znowu do komando i następowała dalsza męczarnia, aż do gongu na apel wieczorny. Trzeciego dnia pracy w taczkach, po obiedzie wydawało mi się, że gongu się nie doczekam. Byłem już bardzo zmęczony i rozumiałem, że gdy zabraknie do zabijania słabszych ode mnie, wtedy przyjdzie kolej na mnie. Krwawy Alois, któremu nasza praca na blokach pod względem porządku i czystości odpowiadała, po trzech dniach karnych na lagrze łaskawie przyjął nas na blok z powrotem, mówiąc teraz już wiecie, co znaczy robota na lagrze. Pastałów! Z pracą na bloku, żebym nie wyrzucił was na lager na zawsze. W stosunku do mnie groźbę swoją szybko wprowadził w życie. Nie stosowałem względem kolegów wymaganych przez niego, a zalecanych przez Kazika metod i wyleciałem z bloku z trzaskiem, co opiszę niżej.